Dzisiaj zrobimy idealnego burgera o niezapomnianym smaku i teksturze. Burgera, w którym się zakochacie, gwarantuję. My zaczynamy od sosów. Na początek słodki sos śliwkowy z whisky. Do rondelka wrzucamy 200 g przekrojonych i pozbawionych pestek śliwek. Dolewamy 50 ml whisky. Dodajemy 2 duże łyżki miodu. Przekładamy na kuchenkę. Przykrywamy i zagotowujemy. Odkrywamy i gotujemy, aż śliwki zaczną się rozpadać. Do pojemnika wrzucamy śliwki i dokładnie blendujemy. Przelewamy do rondelka i redukujemy do gęstości. Dodajemy 1 łyżkę masła i rozpuszczamy w sosie. Gotowe. Pora na kremowy sos grzybowy z sercami drobiowymi. 150 g surowego wędzonego boczku kroimy, najlepiej w słupki. Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki oliwy, wrzucamy boczek na rozgrzany tłuszcz i smażymy, aż boczek będzie chrupki. Ściągamy usmażony boczek i zostawiamy tłuszcz. 3 średniej wielkości szalotki obieramy i kroimy i odkładamy. 400-500 g grzybów, na przykład podgrzybków, kroimy, oczyszczając i sprawdzając, czy nie ma robaków. Grzyb ma być czysty i wyglądać tak. Pęczek koperku bardzo drobno siekamy. Szalotki wrzucamy na rozgrzany tłuszcz, po smażeniu boczku doprawiamy pieprzem i solą. Smażymy przez 3-4 minuty. Dodajemy grzyby, mieszamy, dorzucamy 2 łyżki masła. Smażymy przez 4-5 minut na średniej mocy palnika. Dolewamy pół szklanki białego wytrawnego wina. Gotujemy, redukując do połowy. Dodajemy 1 szklankę śmietanki, 36% lub więcej. Mieszamy i czekamy, aż sos zgęstnieje. Pół kilograma serc drobiowych, takich skóry, oczyszczamy z tłuszczu i krwi. Potrzebujemy czystego mięsa. Na drugiej patelni rozgrzewamy 3 łyżki masła. Wrzucamy serca na rozgrzany tłuszcz. Smażymy, mieszając przez 3 minuty na średniej mocy palnika. Doprawiamy 1 łyżeczką słodkiej papryki, pieprzem. Mieszamy i smażymy 3-4 minuty. Dodajemy nasz sos grzybowy, dorzucamy usmażony boczek, mieszamy. Wyłączamy kuchenkę, dodajemy koperek i ponownie mieszamy. Sos grzybowy gotowy. Pora kończyć naszego burgera wołowego. To są proporcje na jednego burgera, więc jak robicie więcej, to mnożycie składniki przez ilość burgerów. Rozgrzewamy patelnię, wrzucamy na nią 1 łyżeczkę pieprzu w ziarnach i prażymy, aż zacznie podskakiwać. Przekładamy ziarna do moździerza i dokładnie rozcieramy. Do miski wrzucamy 200 g najlepszej mielonej wołowiny, jaką mamy. Dodajemy jeszcze ciepły, prażony, zmiażdżony pieprz i 1 łyżeczkę soli. Wyrabiamy dokładnie mięso z przyprawami i formujemy burgera. Bułkę z sezamem, najlepiej chrupiącą, przecinamy. Rozgrzewamy patelnię i rozpuszczamy na niej 1 łyżkę masła. Układamy bułki zewnętrzną stroną do dołu i przysmażamy. Obracamy i smażymy, ściągając masło, aż do przypieczenia. Rozgrzewamy 1 łyżkę oleju rzepakowego i smażymy naszego burgera przez 4 minuty po każdej ze stron. Na gorącej bułce rozprowadzamy gorący sos śliwkowy. Każdy sos musi być gorący na tym etapie. Układamy mięso, dokładamy 2 plastry sera mimolet, które rozpuszczamy na przykład palnikiem. I układamy sos grzybowy z sercami. Bułkę smarujemy musztardą i zamykamy burgera. I właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału i pozostawienia łapki w górę. Do zobaczenia.